Szanowni panowie, jak panowie oceniają, na ile pojęcie dziedzictwa kulturowego jest wystarczające obecne w naszej rzeczywistości? Panie profesorze? No, oczywiście jest wiele osób na tej sali, które wkładają ogromny wysiłek, żeby samo pojęcie dziedzictwa, jego rozumienie się upowszechniało. I tę pracę trzeba docenić, a nagroda, która została wręczana, jest właśnie świadectwem doceniania takiego zaangażowania. Ale ja myślę, że ważniejsze od starania się o to, żeby samo pojęcie dziedzictwa kulturowego było dobrze rozumiane, jest raczej zastanawianie się nad tym, jakimi przykładami możemy operować, by ludzie rozumieli znaczenie dziedzictwa. Które to miejsca w naszym kraju, bardzo różne, powinny być udostępniane w sposób, który uzmysławia ludziom, że to, co było przeszłe, dzisiaj przez nich odczytane, pozwala im zrozumieć siebie i pójść dalej. I to oznacza, że cały czas ten proces musi być procesem krytycznej reinterpretacji i rozwijania, także przyswajania, co w naszym przypadku dotyczy różnych punktów Polski, cudzego dziedzictwa i budowania tej wspólnoty nie tylko polsko-litewskiej, ale także wspólnoty z wieloma innymi grupami społecznymi. I dbałość o takie miejsca, o takie przestrzenie, o nadawanie im znaczenia wydaje mi się być szczególnie istotne do tego, byśmy się lepiej rozumieli i byli w stanie podejmować wybór. Bo Jacek Purchla mówił, dziedzictwo jest także wyborem. Nie wszystko musimy przyswajać i przetwarzać, ale nie możemy odrzucać tylko dlatego, że nie rozumiemy albo że to jest cudze. Panie doktorze. Nowoczesne społeczeństwo litewskie jest zbudowane więcej na literaturze, na tradycji literackiej w XIX czy na początku XX wieku i ma problemy z dziedzictwem materialnym, z przyjęciem, z interpretacją, z aktualizacją dziejów i szczególnie dziejów czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dlatego i nasze muzeum ma bardzo dużo zadań jeszcze i w przyszłości, żeby przybliżać te wspólne dzieje, żeby oni stali też dla społeczeństwa litewskiego swoimi. I dzieje, i dziedzictwo. Także przed nami jeszcze bardzo szeroka droga. Dużo do zrobienia. Panie profesorze, w pana wypowiedzi też przeczytałam sporo wywiadów z panem. Przebija się niewątpliwie jedna rzecz, która mnie niezwykle ujmuje, mnie jako również artystę, że chroniąc dziedzictwo i chroniąc przeszłość, wybiega pan naprzód, szukając zupełnie nowatorskich rozwiązań, zupełnie nowych przestrzeni dla artystów, dla muzyki, dla słowa. Zastanawiam się, jak się da to połączyć, to co przeszłe, z tym co zupełnie jeszcze nie odkryte. Znaczy, mnie się wydaje, że inaczej się nie da, jeśli się chce być twórczym. Oczywiście. Założenia w każdej dziedzinie inaczej się nie da. Ale dlaczego ja odkryłem, oczywiście to nie było tak, że jak przyszedłem na uczelnię dawno, dawno temu, to ja to wszystko wiedziałem. Nieprawda, ja musiałem do tego dojść przez borykanie się z największym i najtrudniejszym materiałem, jakim dla mnie byli zawsze moi studenci. Jak do nich trafić, jak znaleźć wspólny język, jak wykonywać pracę nauczyciela akademickiego z sensem. Tak się złożyło, że ja stosunkowo szybko uzyskałem tytuł profesorski i w połowie mniej więcej kariery akademickiej musiałem się zastanowić, to po co mam być dalej na uczelni. No i odkryłem, że najważniejsi są studenci, a w związku z tym pytanie, jak ich kształcić. Ale później też odkryłem coś więcej, że jeśli w naszym życiu osobowym, indywidualnym, jednostkowym, ale i w naszym życiu zbiorowym pojawiają się sytuacje krytyczne, one są nieuniknione. My po prostu musimy umieć radzić sobie z kryzysem. To właśnie kultura jest ścieżką wyjścia z kryzysu i tego osobistego, małego, ważnego, niepowtarzalnego życia, jak i tego życia szerszego, wspólnotowego. I dlaczego ja nadaję temu teraz takie większe, pojemniejsze znaczenie?
Zaczynając od tego, że dlaczego nam artyści są niezbędni, bo artyści, gdy mówimy o prawdziwej sztuce, wszystko jedno o jakim gatunku sztuki, oni po prostu wytwarzają i podają nam różne nowe języki krytycznego i twórczego postrzegania świata. I ta zdolność artystów do dostarczania języka, jeśli ten język rozumiemy, jeśli wejdziemy w ich świat, nie musimy przyjmować go w całości, nie musimy być artystami, pozwala nam się zabezpieczyć przed tym, że niektóre wielkie idee są nieuchronnie wypaczane. Kiedy one nie mogą być wypaczane? Kiedy stają się kulturą codzienności. To znaczy kultura codzienności chroni nas przed takimi wielkimi agregatami, które czynią nas tylko i wyłącznie czymś przejściowym w historii. Nie upodmiotawiają nas. Dlatego ja kulturę nie traktuję, jak ekonomia ma zwyczaj, jako zasób czy czynnik rozwojowy. To na pewno jest zasób i czynnik rozwojowy. Tutaj w tej uzasadnieniu nagrody dla mnie użyto bardzo ładnego określenia, że dziedzictwo jest dźwignią regeneracyjną. To prawda, ale ja porównuję kulturę w stosunku do tego, czym dla człowieka jest natura jako organizmu biologicznego. Więc kultura jest tym samym dla nas jako ludzi, dla naszego życia społecznego, jak dla naszego życia biologicznego i środowiska. Tak samo jak tlen. To jest po prostu tlen, dlatego że dzięki niemu my jesteśmy nie w stanie znaleźć sens egzystencjalny tego, co robimy. To nam pozwala znajdować drogę w chaosie, które pojawia się wraz z kryzysem. Marta Nussbaum ładnie powiedziała po angielsku: "Hope need to find a beauty in the near." My musimy znaleźć to piękno w pobliżu, piękno w ludziach, piękno w dziełach, piękno w tym, w czym uczestniczymy. Dlaczego? Bo bez tego nie ma nadziei. Nadzieja nie załatwia wszystkiego, ale jest punktem wyjścia, żeby sobie radzić. Więc zaczynamy od kultury po to, by mieć nadzieję, ale też i drogi wyjścia z kryzysów na ogół. Potrzebujemy znaleźć sposób nowej interpretacji świata. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Panie doktorze, działa pan na co dzień w Wilnie. Ma pan z całą pewnością jakąś perspektywę do tego, jak wygląda dziedzictwo kulturowe na Litwie, jak wygląda w Polsce. Czy da się łączyć, czy to jest jakaś czy to jest mrzonka, czy może można połączyć pewne, czy da się, czy, próbuję znaleźć słowo, czy da się dzisiaj, czy nie ma w tym jakiegoś konfliktu społecznego, że, czy jakby międzypaństwowego, że możemy połączyć naszą historię w jedność i się nie spierać o nią? Większy problem chyba byłby rozłączyć dziedzictwo byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to znaczy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i na przykład mówiąc, nie wiem, o renesansu czy baroku wileńskiego, wileńskiemu, no nie mamy możliwości nie przytaczać różne jakieś przykłady z Krakowa czy z Warszawy. Także tylko te badanie i wiedza taka szersza w kontekście geograficznym całej byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, no daje jakieś konkretne sukcesy w badaniach czy w tej wiedzy. I jak już mówiłem, nasze muzeum jakraz i stara się, żeby to porozumienie, że mamy wspólne dziedzictwo, wspólne dzieje, żeby to no, miało jakieś głębsze korzenie najprzód w litewskim społeczeństwie, ale może i w polskim też. W przypadku dziedzictwa kulturowego, tego dawnego, to zazdroszczymy chyba uwagi, którą mają
obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym materialnego w Polsce, kiedy finansują się odbudowy, rekonstrukcje rezydencji, kościołów, klasztorów, zamków i tak dalej. No, niestety Litwa jest małym krajem i chyba mniejszym krajem i ma mniejsze możliwości, ale mamy dobry przykład Polski i staramy się iść śladami, którymi Polska idzie już i trochę dłuższy czas, bo pod okupacją moskiewską byliśmy dłuższy czas i ta okupacja była trochę źlejsza. Panie profesorze, chciał pan coś dodać, bo widzę, że zerka pan w kartkę. Nie wiem, co pan ma na kartce, ale oczywiście na kartce mam, jaką rolę dziedzictwo kulturowe może odgrywać w społeczeństwie obywatelskim. Proszę państwa, ja postaram się na końcu wygłosić sentencję. Postaram się na końcu wygłosić sentencję, którą przygotowałem, ale najpierw, ponieważ mogę nie mieć okazji publicznie, chciałem powiedzieć, że czuję się zaszczycony, że obok mnie jest drugi laureat z takim osiągnięciem, z takim wielkim wkładem w to, co dla nas wszystkich jest ważne. To jest działanie na bardzo długi okres czasu, sięgające w przeszłość, więc naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę razem z panem uczestniczyć w tym spotkaniu. Natomiast ja się odwołam do przykładu dotyczącego Krakowa i nie będę omawiał szczegółowo tego przykładu, ale kwestia, która nas w Krakowie jakoś tak męczy, to jest pytanie, co to znaczy wiarygodna instytucja kultury? Ja świadomie wybrałem te trzy słowa, wrażliwość i wyobraźnia. Tutaj bardzo wiele rzeczy na ten temat było, o wiarygodności jakby mniej. I mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zdarza się, że zarządzający instytucjami kultury uważają, że wiarygodność to jest tylko w stosunku do nich, tak czy inaczej interpretowana. Otóż chcę powiedzieć, że gdyby wiarygodność sprowadzała się tylko do tego wymiaru, niezależnie od tego, jak ją interpretujemy, a na końcu kończy się nasz teatr, to ma być tak jak w naszym teatrze, to chcę powiedzieć, że zatracamy to, co w przypadku sztuki i kultury jest najistotniejsze. Najistotniejsza jest wiarygodność w tym, czy potrafimy otwierać ludziom głowę, otwierać sposób myślenia. Niezwykle ważne jest, by rozumieć, że budujemy publiczność, którą trzeba poruszyć, która nie ma tylko spędzić miło czas, która musi wyjść z refleksją, która ją porusza, bo to odniesienie moralne, to poruszenie moralne, które sztuka musi wywoływać, jest bardzo kluczowe. Na końcu bardzo jest ważne, by zrozumieć, że żadne dzieło nie jest skończone. Jeśli dzieło jest skończone, sklasyfikowane i uklasycznione, przestaje działać. To tak jak ten Chopin, który jest sprowadzony do żelazowej woli i do sygnału radiowego. Ten Chopinie bez fortepianu jest scena przypominająca, jakie było tło muzyczne wystąpienia generała Jaruzelskiego. Do tego służył także Chopin. Więc chodzi o to, że każde dzieło wymaga interpretacji, a w Krakowie my wiemy, że każde pokolenie musi reinterpretować Wyspiańskiego, bo inaczej Wyspiański umiera. Każde pokolenie musi reinterpretować Dziady na różne sposoby, bo inaczej umiera. I ta sentencja. Jeśli młodzi twórcy nie mają prawa do własnego odczytania świata, do jego twórczego wyrażenia, to odbiera się im prawo do własnej przyszłości. A wtedy nasza, ludzi starszych, do których się już zaliczam, nasza teraźniejszość gorzknieje i traci znaczenie, bo nigdy nie stanie się dziedzictwem. I niech to będzie piękną puentą naszej rozmowy.